witamy Państwa w kolejnym programie z cyklu Przesłuchanie, przedwyborcze, kolejne przesłuchanie. Dzisiaj gościmy w naszym studio pana posła Stanisława Lamczyka. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Adam Plutowski, Dziennik Bałtycki. Krzysztof Węcki, Telewizja Kaszowa. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie pośle, skąd pomysł się wziął, żeby w Kościerzynie otworzyć biuro? Przede wszystkim współpraca tutaj właśnie z ludźmi, którzy mieszkają w tym terenie. W zasadzie pomysł się nasilił, jak właśnie pan burmistrz Czucha zrezygnował z mandatu poselskiego i wtedy ta praca się zaczęła się nasilać, ponieważ mieszkańcy przyjeżdżali do biura mojego do Kartus i to rzeczywiście tam w poniedziałek przyjeżdżało 6, 7, a nawet 10 osób. Tutaj z terenu Kościerzyna, tak? Z Kościerzyna. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, znaczy jak również wcześniej jeszcze to pracowałem z samorządowcami tutaj z tego regionu i zacząłem rozumieć problemy tutaj Kościerzyny, jakie są, a że bliskość mojego miejsca zamieszkania, jak i pomiędzy biurami, które mam w Chonicach i biurem, które mam w Kartuzach, spowodowało to, że otworzyłem tutaj biuro. To się tak rzeczywiście jest jak gdyby pod koniec kadencji, można mówić tutaj o jakimś piarze, ale znaczy jest taka potrzeba chwili. Ja załóżmy nie myślę tylko o tej kadencji, bo ta już się skończyła. Myślę o następnej kadencji, bo tutaj dużo problemów jest do rozwiązania i ja załóżmy chcę uczestniczyć w tych problemach, a najważniejszym w tej chwili problemem to trzeba powiedzieć, jest obwodnica Kościerzyny. Obwodnica Kościerzyny. Jak w tej materii właśnie, bo pan ten temat wywołał, jak to wygląda, jaki to jest stan? Pan też jest pewnie w kontakcie cały czas z samorządem, no głównie miasta. Pan był akurat w Komisji Infrastruktury. Jak mógł pan widzom telewizji Kaszuby przypomnieć i powiedzieć, przybliżyć, jak to teraz wygląda? Sprawa jest najważniejsza, że ta obwodnica inaczej jest w kontynuacji. Jest robiona dokumentacja techniczna i to jest bardzo dobre, bo jak wiemy w pewnym momencie ona się znalazła poza w ogóle, poprzez tutaj usilną staranie znaczy posłów, moją interpelację wspartą jak gdyby posłami całego Pomorza, ona znalazła się znowu już jak gdyby weszła w grę i ona ma przewagę załóżmy nad właśnie obwodnicą z Malborga, bo ona nie weszła, nie udała się. Ale pan, z tego co pan mówi, to był taki był moment, że ona już była poza, tak? Była na aucie. Ona była, tak? Była właśnie na aucie. Kiedy to było, pamięta pan? To było w momencie, jak się tworzyły właśnie nowe plany dróg i właśnie obwodnic. I wtedy właśnie to było w momencie pisania interpelacji o obwodnicę metropolitarną całą. Okazało się, że ona jest poza. Dopisaliśmy do tej interpelacji obwodnicę Kościerzyny. Zresztą jest to na mojej stronie, można to dokładnie śledzić. I ta obwodnica znalazła się z powrotem. Ona jest właśnie kontynuowana. Jest robiona dokumentacja. I to jest właśnie przewaga nad obwodnicą Malborga, że jest kontynuacja. Nie? Bo zawsze najgorzej jest, jak załóżmy coś wyskoczy, nie ma tego. A tu tutaj jest i to jest ta przewaga, że jest szansa, że będzie kontynuowana dalej. Do generalnej dyrekcji panu Robertowi Marszałkowi bardzo na tym zależy, żeby ona była. Pilnujemy tego i załóżmy, jestem przekonany, że ona zachowa się w tym właśnie w projektowaniu. Czy możemy mówić już teraz właśnie o etapie projektowania? Tak. A jak daleko od etapu zaprojektowania do etapu rozpoczęcia inwestycji może minąć? Znaczy najważniejsze, żeby teraz wszystkie dokumenty przygotować do następnego rozdania środków, które... A więc mieć gotowy projekt, tak? Gotowy projekt, wszystkim uwzględniami i wtedy, no podobnie jak zresztą były obwodnice Chonic. Ona się znalazła w taki sposób, że w pierwszym etapie zostało jak gdyby przeznaczone 10 milionów złotych i to już wystarczyło. Zadanie poszło z budżetu, załóżmy to przeszło z budżetu ogólnego na budżet generalnej dyrekcji i wtedy się już swoją drogą się właśnie kieruje i tutaj chcemy zrobić, żeby tak samo tutaj ta obwodnica Kościerzyn również poszła. Zostawmy obwodnicę, pozostańmy przy współpracy z samorządem. W jakie jeszcze działania włączył się pan przy wspieraniu naszych kościerskich samorządów? Przedsięwzięć tutaj samorządów, czy też innych instytucji, które... A czy tak, przede wszystkim, jeżeli się o samą Kościerzynę, to z poprzednim panem burmistrzem pracowaliśmy o pozyskaniu dodatkowych środków na rozbudowę Domu Kultury tutaj.
Sali Szopińskiego? Szali Szopińskiego. I tutaj po takiej interwencji, rozmowa z marszałkiem, udało się pozyskać te dodatkowe pieniążki. Z samorządem gminnym, tak, również, bo się rozchodziło o przesunięcie środków na dokończenie szybsze sali gimnastycznej w Wielkim Klinczu. To się też udało. No a załóżmy tutaj w samym powiecie, to pracuję już od 4 lat i ta praca jest coraz silniejsza z gminą Karsin. Tam właśnie bardzo ładnie to wszystko się układa. Jak teraz gdzieś od roku czasu też z gminą Liniewo. Tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie wójt też teraz pozyskał środki na właśnie infrastrukturę, na kanalizację sanitarną. Znamy tę sprawę, ponad 4 miliony tak, złotych. Tutaj też ja do końca uczestniczyłem. Największy grant chyba w województwie. Panie pośle, też pomysł przez pana lobbowany powstania strefy ekonomicznej. Taki zaczątek jest. Czy samorządy chcą tego, nie chcą, robią coś w tym kierunku? Samorządy chcą, bo załóżmy, każdemu samorządowi zależy na miejscach pracy, a ja nie ukrywam, że mam jakieś doświadczenie w tej właśnie kwestii, bo nie jest tajemnicą, że do właśnie strefy ekonomicznej w Chojnicach to dzięki tam mojej interwencji weszła firma Euronis, producent światowej dachówki cementowej i on jest. A tutaj no też jakieś są nasze zakusy, są jak gdyby pierwsze kroki, ponieważ udało się tutaj przywieźć do Kościerzyny prezesa Słupskiej strefy ekonomicznej, znaczy pana Mirosława Kamińskiego, jak również bardzo ważną osobę, która ściąga najwięcej inwestorów zagranicznych, prezesa Majmana. Prezesa Majmana, czyli prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Informacji Zagranicznej. Był tutaj na spotkaniu, byli wszyscy samorządowcy z całego powiatu, był właśnie pan starosta, był pan wiceburmistrz w tym momencie, byli wójtowie i wójtowie byli bardzo zadowoleni z tego spotkania. Dużo z wójtów mówiło, że mogliby przeznaczyć pod strefę ekonomiczną, znaczy jakoś powierzchnię, mają jakieś takie wolne moce. Ale teraz załóżmy, piłeczka jest po ich stronie. No właśnie, co teraz trzeba zrobić? Co muszą zrobić samorządy? Żeby to fizycznie zawiązać stowarzyszenie, czy każdy z samorządów? Jak to wygląda? Znaczy, w tej chwili samorządy miały przygotować już konkretne mapy z lokalizacją, gdzie ta strefa miała być zlokalizowana, o jakiej jest właśnie powierzchni. I teraz jest moment jak gdyby przygotowania tej dokumentacji przez samorządy. Wiem, że Nowa Karczma ma tutaj Myśmy wrócili do Chojnic, właśnie jak to Chojnice rozwiązały, jak Chojnice zrobiły, że tą strefę udało się tam... Znalazła się ziemia z Agencji Nieruchomości Rolnej, ziemia, która właśnie zlokalizowana jest koło obwodnicy, bo wiadomo, że obwodnica... Pomiędzy obwodnicą a starą drogą. I ta strefa została zasygnalizowana, że jest takie miejsce, a później najważniejsze był pierwszy inwestor. Nie? I tym pierwszym inwestorem była właśnie fabryka dachów. Potem idzie. Tak samo tutaj. Najważniejszy będzie pierwszy inwestor, dlatego tutaj jak gdyby była ta konieczna wizyta prezesa Majmana, bo jak wiemy, chociażby wczorajsze dane podają, że jesteśmy trzecim państwem w świecie, po Chinach, po USA, gdzie właśnie Polska ściąga najwięcej inwestorów, nie? A ten właśnie prezes Majman, od niego wszystko zależy. On za to właśnie półrocze się mówi o kryzysie, ale już ściągnął do Polski za około inwestorów, którzy inwestują za 2 miliardy euro. Nie? Także tutaj... W przeciągu pół roku pan mówi. Pół roku. Nie? Ale poważna osoba. Był tutaj, poznał problematykę Kościerzyny, wie jakie tutaj są możliwości, bo też analizowaliśmy zakład stolarski Kaszuby, który rzeczywiście ma właśnie problemy. Praktycznie już nie istnieje, można powiedzieć, że już nie istnieje, tego zakładu nie ma, bo nie syndyk próbuje sprzedać majątek, ostatni przetarg zakończył się niepowodzeniem, tak? Ale tam też rozmowa była o Kaszubie wtedy, tak? Była przede wszystkim tutaj, zarówno pan starosta, pan właśnie burmistrz przedstawiali, jakie tu są zawody przede wszystkim, nie? I między innymi spadła sprawa solarzy
stolarzy meblowych, znaczy ceramiki, która jest tutaj, znaczy w Lubianie, nie, znaczy o możliwościach, które znaczy, no, pan prezes Majman sobie zanotował, ale teraz czeka za konkretną dokumentację już. Dokumentację. Teraz ruch następny krok samorządu, tak? Tak, znaczy, tak. I tutaj zobowiązał się pan starosta Piotr Lizakowski, że on dopilnuje to, żeby samorządy jak najszybciej tę dokumentację zrobiły. A więc się zobowiązał do koordynacji, tak? Znaczy koordynacji, ona ma przesłana być do właśnie PAIS-u. Myśli pan, że szansa jest na powstanie strefy tu, no, w powiecie? A jeżeli jest, mówiąc, to w jakim okresie czasu? To znaczy tak, ja zdaję sobie sprawę, że musimy robić to jak najszybciej, bo zostały w ubiegłym roku, w tym roku została poszerzona strefa. Unia Europejska przesunęła możliwość zakładania stref do 2025 roku, nie? Także to jest ostatni gwizdek, dlatego trzeba się skupić, jak najszybciej przedstawić te możliwości, które ma powiat kościerski. Zapytamy pana starostę w tej materii dalej. Ale jeszcze samochód. Jeden temat bliski panu, bo... poseł z Kaszub, tak. Przydomek, taki nieformalny. Tak o panu mówią i pan też się koleją zajmuje. Kolej, która też bliska jest metropolitalna Kaszubom. Zacznijmy od przydomku posła Kaszub. Może no właśnie, jest pan w stanie rozwinąć, skąd to się wzięło. Tak. Uczciwie pana tak nazywają. Ja myślę, że tak. Znaczy, chociaż mam taki trochę, no, nowe rzuty mam, że powinienem do tego jeszcze dobrze język kaszubski znać. Nie? I tutaj nie ukrywam, to jest taka moja bolączka, ale mam tutaj z powiatu kościerskiego panią Felę Bożkowską, która mówiła: po wyborach biorę się za twój język, znaczy kaszubski, i tutaj w tym kierunku pójdę. Przypomnijmy, że pan mieszka w Somoninie. W Somoninie, tak, ale załóżmy, myślę, że to właśnie na drobie. Ja urodziłem się generalnie w Brusach, czyli właśnie w Kaszubach właśnie tutaj południowych. Zaborskich, jak to mówią. Zabory. Mieszkam teraz właśnie, już po studiach osiedliłem w Somoninach, koło właśnie Kartuz. I rzeczywiście ten kontakt z Kaszubami jest, dla mnie najważniejsza jest mała ojczyzna, czyli te właśnie Kaszuby. Dla mnie, jak gdzie cokolwiek mówi się Polska, to mówię wpierw... Myśli pan o Kaszubach. O Kaszubach, nie? I chcę coś zrobić, dlatego w każdym swoim haśle wyborczym, od piątej kadencji do właśnie szóstej, miałem coś związane z Kaszubami. Dla Kaszub, nie? Teraz mam dla Kaszub i dla Pomorza, nie? Dlatego Kaszuby są dla mnie bardzo istotne, nie? I to ja podkreślam wszędzie. Priorytetem. To ja tak zapytam, co z tą koleją? No właśnie, ile ona jest nam potrzebna i co pójdzie za tą inwestycją w postaci, nie wiem, rozwijania tego regionu? Znaczy kolej metropolitarna jest potrzebna, nie? Bo jest potrzebna, ponieważ jak wiemy, Wolne Miasto Gdańsk historycznie miało tą kolej pruską. W okresie międzywojennym do Gdyni zrobiono kolej gdyńską, tutaj tą właśnie francuską kolej, która przez Kosiżne idzie. I teraz magistralę. I teraz, żeby to wszystko funkcjonowało dobrze, nie, to trzeba to spiąć. Nie? I to właśnie zepnie, można powiedzieć, taki, w kształt obwodnicy, można powiedzieć, nie? Czyli połączy... Bo tory są, tak? Fizycznie. Są tory, ale załóżmy, jeden to element torów będzie dobudowany, czyli inaczej mówiąc, będzie rewitalizacja tego starego połączenia, można powiedzieć, Kartuzy Wrzeszcz. Nie? I to właśnie połączenie, jak gdyby ono zepnie te dwie koleje. Ten odcinek też, bo później Żukowo już Gdańsk, tak, ale też Kościerzyna, tak, Żukowo, tak? Bo tak, o tym znaczy, dla Kościerzyny to jest właśnie najbardziej istotne, że... Chociaż dla samej Kościerzyny mówimy o tym odcinku, to no, dla Kościerzyny jest ważny ten odcinek Żukowo-Kościerzyna de facto, prawda? Ale nie, to już jest remontowane, nie? To są pieniążki z programu operacyjnego, rozpoczął się remont, jest właśnie wybrany tutaj już wykonawca. Ostatnio w mediach właśnie, chyba włoska firma jakaś, tak? Tak. I to już remont idzie, czyli tutaj będziemy mogli osiągnąć prędkość docelowo do 180 km na godzinę. Z tym, że, bo pan się orientuje, tutaj też ten drugi tor jest przewidziany, tak? Na odcinku Kościerzyna... Żukowo, tak? Żukowo, bo mówimy, ten węzeł będzie w Żukowie się znajdował, prawda? Znaczy ten węzeł integracyjny, który... Tam, gdzie się spotka... Nie, to będzie, znaczy dokładnie będzie w Rębiechowie, nie? W Rębiechowie ze Żukowem będzie i tam będzie jak gdyby odgałęzienie, które pójdzie... Znaczy tam ku Rębiechowu, dokładnie. Pójdzie właśnie do nowego przystanku Banino, tam będzie tak zwany ten przystanek integracyjny, gdzie załóżmy mieszkańcy na przykład tutaj powiatu kaszubskich,
Siedzone będą mogli jechać, zostawić tam samochód i dalej wsiąść i pojechać już do centrum Gdańska, czy tam załóżmy do Gdyni, znaczy no, pociągiem, zostawią tam samochód i dalej jadą sobie pociągiem, bo nie każdy chce w korki pójść, a wiadomo, ograniczenia będą też coraz to większe, bo miasto nie będzie wpuszczało tutaj wszystkich samochodów, te, które będą miały specjalne zezwolenia, ale węzeł integracyjny będzie właśnie tam i już my z Kościerzyny będziemy mogli pojechać zarówno na lotnisko bezpośrednio pociągiem, znaczy Gdańsk-Rębiechowo, na ten terminal lotniczy, jak również też lotnisko, które uzyskało uprawnienia, lotnisko Gdynia-Kosakowo, nie? To będzie drugie lotnisko. I ta obwodnica, która... Dzieje się coś w tym temacie? Dzieje tak, się, tak, tak. Tutaj już, znaczy zarówno Gdańsk, to my wiemy, że terminal się buduje, pasy są robione. Natomiast Gdynia się nie potrzebuje budować, bo tam jest NATO. Tam jest, znaczy, największe w Polsce, bo ma prawie 750 hektarów, co lotnisko ma. W tej chwili tam tylko będzie budowany terminal, będzie budowany i to jest wszystko. Nie? Pasy startowe już są, idealne pasy startowe, znaczy wyjście w morze, nie, bardzo bezpieczne jest, mgieł nie ma, także będziemy mieli dwa lotniska takie, które będą działały. Wracając jeszcze do tego odcinka Kościerzyna-Rębiechowo, tutaj też przewidziane są dwa tory, a więc... Znaczy nie, w tej chwili tylko będzie tory bezstykowe, będą wyproszone dwa łuki, że będzie można osiągnąć i ten tor będzie przygotowany pod elektryfikację. No właśnie, tylko pytanie, czy ta linia będzie zelektryfikowana? Znaczy są takie założenia w następnym rozdaniu. Nie? Ale w pierwszym tym etapie, że tak powiem, to ma być kolej ta oparta na szynobusach, jak się popularnie mówi, tak? Spalinowe. Szynobusach, ale szynobusach, już podczas remontu cała automatyka, całe tam sterowanie już będzie przygotowane pod właśnie elektryfikację. Nie? To już orientuje się Pan jeszcze, to jest taka ciekawość właśnie, czy te szynobusy, które teraz już jeżdżą de facto na trasie Kościerzyna-Gdynia, czy one to są już tej klasy? Są w stanie rozwinąć takie wysokie prędkości. Jeśli byłyby dobre tory, one już są w stanie rozwinąć taką prędkość? Znaczy, nawet do 80 to nie ta generacja pociągów. Nie. To jeszcze będą lepsze pociągi? To muszą być lepsze. Muszą być z tymi właśnie wychyłami odpowiednimi, te, które ma właśnie między innymi, znaczy Pendolino ma, nie? Tutaj, włoskie. To musi być właśnie ta generacja, załóżmy tutaj z zestawów, które są na wszystkich zakrętach, one się jak gdyby poddają, znaczy nie są sztywne. Nie? Panie pośle, to na przed koniec... wybory tak, parlamentarne. Więc zapytamy po prostu, z jakim przesłaniem, jaki ma pan pomysł na to, co będzie pan robił w kolejnej kadencji i jak to się przekłada, tak, znaczy, to co chciałby pan powiedzieć mieszkańcom Kościerzyny? Znaczy przede wszystkim to chciałbym dokończyć tą sprawę, dopilnować, lobować te związane infrastrukturą, nie? Bo to już idzie, to już jest koło zamachowe, które pójdzie, to już nie wiem, wątpliwości, ale... Czyli przypomnijmy, obwodnica, Kościerzyny, strefa. Kolej metropolitarna, ale... Potem przyjdzie czas na miejsca pracy, nie? Bo tak jest w samym świecie. Wygenerują te inwestycje. Wygenerują, ale też będzie, załóżmy, trzeba pomóc jakiś inwestora ściągnąć tutaj. Nie? I tutaj za wszelkie skarby trzeba do właśnie powiatu kościerskiego zrobić tą strefę ekonomiczną, żeby się znaleźć ten pierwszy inwestor, który będzie później... Zakładam, którym pójdą kolejni. Kolejnie pójdą. I ten pierwszy krok trzeba zrobić i ja, załóżmy, swojej właśnie pracy, ale mam już jakieś doświadczenie, to mówię w tym zakresie, chciałbym właśnie w tym kierunku pójść, żeby właśnie raz obwodnica, a z drugiej strony właśnie pomóc stworzyć tą strefę ekonomiczną. Dziękujemy za rozmowę. Przypomnijmy, naszym gościem był pan poseł Stanisław Lamczyk. Dziękuję. Platforma Obywatelska. Adam Plutowski, Dziennik Bałtycki. Krzysztof Węcki, Telewizja Kaszuba. Do zobaczenia. Dziękuję.